Gdy Bieszczady wezwały mnie ponad 40 lat temu, jednym z pierwszych poznanych na szlaku oryginałów okazał się stary Hans. Przedstawiam Państwu starego Hansa, który zgodził się występować w moich filmach. Przede wszystkim, skąd wzięło się Twoje imię? O, to bardzo proste. Już w szkole średniej koledzy stwierdzili, że noszę wybitnie niemieckie nazwisko – von Kozłowski. A że w modzie był wtedy Hans Kloss, to imię się narzucało samo. Trzeba było iść za ciosem. Na wzór znanej firmy Lufthansa założyłem Foto Hansen, żeby jakoś związać koniec z końcem za czasów komuny. Hansie drogi, legendy chodzą o Twoim wszechstronnym wykształceniu. Tak, to prawda. Z dumą powiem, że mam parę fakultetów, z których najbardziej cenię ukończenie z wyróżnieniem Konserwatorium Gastronomicznego w Tłuszczu. A skąd na twojej głowie taki dziwny kapelusz? Pasuje do mojego mini Harley'a, a poza tym wyprzedaż była na Allegro. Nie będę zadawał banalnych pytań o to, na przykład, jakie napoje lubisz, bo wszyscy wiedzą, że pijesz wyłącznie kolę. Piję wyłącznie kolę. Są przecież ciekawsze tematy. Na przykład, znana jest twoja miłość do zwierząt. Tak, owszem. Preferuję koty, gdyż, jak mówi mój przyjaciel Jurek M., lepiej się do nogi układają. A jak tam następcy? Nie narzekam. Rośnie nowe pokolenie, po którym wiele sobie obiecuję, owszem. Cześć, jestem mała Hanseczka. Czy pan... Proszę bardzo, obowiązki wzywają. Proponuję dalszy ciąg wyjazdu odbyć zdalnie, techniką holograficzną. Witam ponownie. Mam nadzieję, że nowa technika nas nie zawiedzie. Na początek pytanie. Co pan robił w międzyczasie? Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Chodzi mi o to, jakież to zajęcie przerwało nasz wywiad. Nie sądzi pan chyba, że doiłem krowy. Na koniec parę zwykłych pytań. Jaki jest pana ulubiony deser? No, chyba coś nie wyszło z tym połączeniem. W takim razie, jaki jest pana ulubiony kolor? Śmietankowy z bakliami. No dobrze, to wróćmy do deseru. Masoń z odcieniem sadzy. A teraz wymarzone wakacje? Oczywiście, Noc żywych trupów. No i jaki jest pana ulubiony film? Chyba mamy jakieś zakłócenia na linii. Dokończymy następnym razem.